Moja kuzynka poszła do sędziny, która miała orzekać w tej sprawie i mówi: Pani sędzio, oni się już tyle w tej rodzinie wycierpieli. Sędzia mówi: Proszę pani, niech się pani nie martwi, przecież ja ten wyrok uniewinniający otrzymam w mocy. Na 15 minut przed rozpoznaniem apelacji, bez zarządzenia przewodniczącego wydziału, bez wpisania tego zarządzenia, no bo trudno było wpisać czegoś, czego nie ma, do systemu Kurent, zmieniono skład orzekający w tej sprawie. I skład orzekający w tej sprawie zmienił uniewinnienie na skazanie, mimo że przepisy kodeksu postępowania karnego zabraniają zmiany z uniewinnienia na skazanie bez nowego postępowania dowodowego. No i co z tego, że mam bezwzględne przesłanki kasacyjne? Co z tego, że kasacja zdaje się być tylko formalnością? Fakt jej wniesienia nie wstrzymuje w żaden sposób wykonania kary. To jest Polska. To jest Polska po zmianie prezydenta. Pojechał sobie dzisiaj do policji, do szkoły policyjnej w Szczytnie, ukłonić się w stronę chyba, nie wiem, kolesi od Mańka Sokołowskiego. Nie było ważne, żeby być tutaj dzisiaj z nami. I tak za chwilę będzie, jeśli naród będzie dalej tak głupi, jak jest, jeśli wybierze Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych wyborach. Właśnie tak będzie wyglądała Polska. Ledwie prezydent, ledwie kilka dni urzęduje, a już na nowo naród skłóca. I do czego chcą doprowadzić? Do czego chcą doprowadzić ci nasi niby rządzący? Proszę państwa, państwa wielkim udziałem w historii musi być świadome głosowanie w najbliższych wyborach. Nie można oddać swojego głosu na nikogo z układu okrągłego stołu. To są złodzieje. To są prymitywni złodzieje. Złapałem tego, to cudowne dziecko polskiej demokracji, Radzia Sikorskiego w knajpie. Mówię, ty złodziejem jesteś, facet. Inny wstał i by przyłożył. A on poprosił o rachunek i zapłacił kartą, którego z ministerstwa. Także tak to, proszę państwa, wygląda. Jest nas dzisiaj bardzo mało. Bardzo mało. Nie wiem, czy jest w sumie tutaj 200 osób, ale dziękuję wszystkim tym, którzy zechcieli dzisiaj, mimo czasu wolnego, mimo pewnie poprzedzającego ciężkiego tygodnia pracy, przyjść. Zróbmy coś razem. Zróbmy coś razem, żeby tych sukinsynów wygonić z polskiego parlamentu. Żeby te Millery, żeby te palikoty zakłamani, żeby to znikło, to barachło z naszego życia publicznego. Przecież jak włącza się czasami telewizor i widzi te wszystkie stare gęby, to człowiek chce wyrzucać przez okno taki telewizor. Proszę państwa, wielkim państwa udziałem będzie to, żebyśmy już nigdy więcej nie pozwolili i nie wybierali ludzi, by rządzili naszym państwem, ludzi, którzy gardzą zwykłym człowiekiem, bo oni po prostu gardzą zwykłym człowiekiem. Zwykły człowiek nie stanowi dla nich żadnej wartości. Wartość stanowi grupka z różańcem używana, wartość stanowi grupka jakichś gejów, która pobiega po Warszawie z tęczami, ale zwykły człowiek, zwykła rodzina, przyzwoity człowiek nie ma szans na życie w tym państwie. Proszę państwa, w Polsce żyje 11 milionów osób w wieku od 18.